dzisiejszym dniu spotkaliśmy się na targowisku hurtowym ulica Łyskowskiego celem przedstawienia naszych propozycji dla miasta. W ogóle, aby sprzedawcy, hurtownicy wypowiedzieli się w tej sprawie, w sprawie dalszego istnienia giełdy i targowiska hurtowego, dlatego że ostatnie propozycje, które doszły do nas listownie, do hurtowników, wypowiedzenia najmu dzierżawy i placów, podobno za porozumieniem stron, są nieprawdą, gdyż hurtownicy nie mają żadnej informacji, nie było żadnego spotkania, które by dawało taką szansę porozumieć się. Ale chwileczkę, spotkanie ma się odbyć, pisaliśmy pismo. Ale na razie nie, ja mówię, na razie nie było tego spotkania. Mi chodzi o to, że... Co państwo otrzymaliśmy? Tak. Pan zaczął mówić, niech ten pan mówi, a pan także, będzie miała mowę. Także to spotkanie ma na celu po prostu ustalić naszą strategię jakby porozumienia z miastem w tej sprawie. I oczekiwaliśmy takiego spotkania, na razie ono nie nastąpiło. I w tej chwili dzisiaj jest takie spotkanie, które ma przedstawić wam, mediom i radnym Grudziądza nasz problem, po prostu nasz problem. Także niektórzy hurtownicy niech podejmą także swój głos, swoje jak to się mówi, zażenowanie, niech przedstawią swój problem. Proszę bardzo. No, ja mam firmę od kilku lat tutaj odwołanych, ponad 10 na giełdzie. Zatrudniam 13 pracowników, mam leasingi, umowy, szkoły, rolnicy i tak dalej. Nie widzę tutaj jakiejś możliwości dalszego działania bez jakiejś alternatywy ze strony miasta, bo przeniesienie jakkolwiek nas na chwilę, z tego co tutaj słowy nas dochodzą, to do niczego nie prowadzi. My chcemy normalnie działać, funkcjonować, po prostu rozwijać się, tak? Co jest w tym wypowiedzeniu? Jaki jest powód przeniesienia? No, wypowiedzenie nas informuje, że ma to być remiza, tak? Straż pożarna. No, rozumiemy wszystko, ale nie mamy tu alternatywy na to, jak dalej funkcjonować. Nawet przeniesienie to jest kwestia, jakiekolwiek firmy przeniosą nas w 2 lata, bo wszędzie wszyscy mają terminy pozajmowane. Co robić w tym czasie? Jak działać? Jak funkcjonować? No chyba miasto powinno nam tutaj złożyć jakąś ofertę, żebyśmy mogli przez ten czas działać, tak? Bo teren jest czy sprzedany, czy jak, rozumiemy wszystko, ale my chcemy działać. Ma się budować inkubatory przedsiębiorczości, wszystko. Rozumiem, ale tu niszczy się przedsiębiorcę w ten sposób, tak? Nie tylko tego przedsiębiorcę, bo ta giełda tutaj w promieniu 100 km działa. Mamy umowy z rolnikami, z marketami, szkołami, tak? I co tu dalej? Co robić? Do kiedy no jesteśmy w kropce, do końca listopada. Umowa najmów jest... Znajdują się na terenie, gdzie ma powstać remiza, czy... Tak, punkty znajdują się na terenie, gdzie ma powstać remiza, także... Przed decyzją o powstaniu remizy w ogóle żaden przedstawiciel miasta i rady właściwie nie spotkał się z przedsiębiorcami, by nakreślić im plany miasta. Jakąś alternatywę. Tak, a my spotkaliśmy się w dzisiejszym dniu po to, właściwie żeby przedstawić propozycję dla miasta, żeby rozwiązało sprawę giełdy hurtowej czy targowiska hurtowego generalnie, czyli na przyszłość, nie na dzisiaj, na miesiąc, na rok. Przedsiębiorcy chcą się przenieść, bardzo mówią, nie ma problemu, przecież jeśli straż pożarna to jest poważna inwestycja, to my się przeniesiemy. Tylko niech miasto określi stałe miejsce działalności, czyli konkretne miejsce, gdzie pobudują swoje pawilony, zainwestują i będą dalej żyć 10 lat co najmniej w spokoju, bez żadnych komplikacji, żeby im nikt nie przeszkadzał w działalności swojej. To w tej chwili nie mają perspektywy, czyli mają przebudować pawilony, ale zasadniczo nie wiedzą na jak długo, na przykład czy na rok, czy na 2 lata. A to są problemy takie już emocjonalne, że producenci są zburzeni, bo hurtownicy, bo właściwie mają inwestować w ciemno. A tak nie może być w tym mieście, żebyśmy inwestowali na rok, na 2. My mamy prawo jako mieszkańcy miasta i tutaj producenci powiatu, bo ja reprezentuję powiat. Mamy prawo do życia na perspektywie 10-20 lat, planować sobie życie. Nie na rok, na 2, bo jakiś radny zostanie prezydentem na przykład za 3 lata. Nie chodzi już o aktualne władze, ale za 3 lata będzie nowy prezydent i on stwierdzi, że nowe plany wprowadzi dla miasta. Ilu handlowców otrzymało te wypowiedzenia i jak dużej liczby osób to dotyczy? Pawilony to około 20 paru osób ma umowy, także na pewno te 20 paru osób tych firm ma się przenieść. I właściwie nie określono dokąd. To jest najgorsze, że tak nie ma decyzji, dokąd mają się przenieść, nie? Czy przesunąć pawilony, a to nie jest tak, że przesuną pawilony, skoro to niektórzy mają umowy na budowę pawilonu legalnie, wydane przez miasto i bezterminowo i nagle mają sprzątnąć i swoją firmę jakby zawiesić w czasie.
To nie jest takie proste zawiesić firmę hurtową. To jest przerwa w biznesie, to są koszty i tak dalej, leasingi na samochody. To jest szerszy problem. Pracownicy. Pracownicy. Giełda zatrudnia, według mojego rozeznania, około 200 osób łącznie. Także to jest poważny zakład pracy. Ale to nie tylko tobie, to przecież to... Mówię o samej giełdzie. Tak. Dodatkowo dochodzi problem producentów z okolicznych powiatów, nie tylko z jednej gminy czy powiatu grudziąckiego. To są powiaty chełmiński, wąbrzeski, kwidzyński. Poważna ilość dostawców ma zbyt na tej giełdzie. Także my byśmy oczekiwali szerszej perspektywy, czyli aby się zarząd miasta spotkał może ze starostami okolicznymi, z wójtami i zdecydowali o jakiejś, podjęli decyzję na kilkanaście, kilkadziesiąt lat do przodu, czyli na 20 lat chociaż. O to nam chodzi, nie jakieś takie doraźne decyzje na rok. To jest taki absurd. My musimy mieć trwały grunt do działalności. Tak jak się stwarza specjalne strefy ekonomiczne dla naszych inwestorów z zachodu, proszę Państwa, tam się buduje drogi, tam się buduje infrastrukturę, tam się daje w dzierżawę na 99 lat tereny po 20 hektarów ziemi pod inwestycje, stwarza się dogodne warunki. Nam, przedsiębiorcom grudziąckim, odwrotnie, nam się przeszkadza w działalności. Tak nie może być w naszym kraju. Proszę bardzo, pan radny może tu... Tak, pan radny też, ale no, przecież radni panowie zgodzili się na to, że żeby przekazać ten grunt pod tę inwestycję przecież dla strażaków. Czy to się coś zmieniło? To nie jest tak, że zgody waszej nie było na to. Znaczy, rada podjęła decyzję o przeznaczeniu gruntów pod budowę oczywiście tej nowej bazy strażackiej. Taka historia miała miejsce, natomiast czarne chmury ponownie zawisły nad samą giełdą. To, co dzisiaj się dzieje w obrębie giełdy, w zasadzie brak dialogu, brak możliwości wyjaśnienia perspektywy, to o czym Państwo tutaj mówią i wypowiedzenia dla kilkudziesięciu podmiotów handlowych, to jest wielki dramat tego gigantycznego przedsiębiorstwa, które tak naprawdę jest olbrzymim inkubatorem przedsiębiorczości. Tak jak Pan powiedział, to jest olbrzymi inkubator przedsiębiorczości. Ja powiem, miasto wydaje 25 milionów dzisiaj na budowanie wielkiego budynku w centrum miasta. Nie wie do końca po co, jak będzie wykorzystany, jakie przyniesie zyski, a tu nie robi nic. Tu nie robi nic. W ostatnim czasie planowało wydać 1 000 000 zł na budowę nowoczesnej hali. Tej hali do dzisiaj, Szanowni Państwo, nie ma. Tu nic się nie dzieje. Ta giełda skazywana jest na śmierć. Miasto będzie miało na sumieniu kilkanaście tysięcy ludzi, nie tylko w mieście, ale i w powiecie, i na wsi, i będzie odpowiadało za unicestwienie lokalnego, regionalnego handlu. Taka będzie historia. Ja mam z giełdą tutaj z umowę 28 lat na giełdzie i miasto mi pomagało wielokrotnie i myślę, że teraz miasto też nam pomoże, bo nas tutaj 26 dzierżawców dostało wypowiedzenie i my czynsze odprowadzaliśmy, wszystko zgodnie z prawem, wszystko zgodnie z umowami. Są miliony przez lata w sumie. Tak, i w sumie to jest naprawdę dużo pieniążków odprowadzonych, ale myślę, że miasto nam dopomoże teraz też w tej sprawie, no bo przecież my tu rodziny utrzymujemy, mamy umowy, mamy jakieś zobowiązania, każdy z nas ma leasingi, no każdy jakieś ma i rodziny z tego utrzymujemy. Ale przed wręczeniem tego wypowiedzenia rozmów miasta nie było. No nie było, ale złożyliśmy pisma i myślimy, że miasto zrobi ukłon w naszą stronę, że MPGN-y zrobi ukłon w naszą stronę, bo my jesteśmy solidni, odprowadzamy, zatrudniamy ludzi. Tutaj pan ma 13 ludzi, my mamy 5 ludzi zatrudnionych. Każdy z nas zatrudnia, nie wiem, po jednym, po dwóch, po trzech pracowników. Nie robiłam tam wywiadów, nie wiem. Ale ja osobiście mam ludzi zatrudnionych, mam leasing. No i myślę, że miasto zawsze z nami współdziałało i zrobi teraz do nas ukłon i nam dopomoże w tym przeniesieniu czy w prowadzeniu działalności dalej, bo my nie chcemy rezygnować z tych działalności. Czy przeniesienie w inny punkt na tej giełdzie jest możliwe? No właśnie nie wiemy. Kto chcemy za to zapłaci? Chcemy z miastem rozmawiać, dobrze, jakie to koszty. A ile terenu zostanie do handlujących? Nawet jeśli tutaj to będzie, przecież nie ma miejsca dla rolników, no jak to? Proszę Państwa, ma Pani tutaj pełną rację. My jesteśmy, jak to się mówi, nastawieni na dialog z miastem. Ja jako producent, nie jestem tutaj akurat hurtownikiem, jestem producentem, który tu zbywa swoje towary. Sytuację takich producentów z okolicy kilku powiatów okolicznych znam doskonale. Oni współpracują z tymi hurtownikami, dostarczają towar,
jest to miejsce także zaopatrzenia dla kilku okolicznych miast, łącznie na przykład ze Starogardem i z Ostródą. Także to jest szeroki zakres działalności tej giełdy. Ona zaopatruje ten mały handel, gastronomię, szpitale, stołówki, szkoły. Także to nie jest problem kilku... Wszystkie targowiska w Grudziądzu. Targowiska okoliczne, nie tylko w Grudziądzu, w tych miastach, no tak, w tych okolicznych miastach. Także my jesteśmy centrum zaopatrzenia, powiedzmy w promieniu 100 km oddziałujemy na handel, na gastronomię, na usługi. Także jeżeli ograniczymy działalność, ktoś powie, przesuniemy nasze pawilony, czy hurtownicy przesuną. Nieprawda. Ograniczenie placu, czyli brak parkingów manewrowych. W sezonie warzywnym w lipcu, w czerwcu zjeżdża się producent, który wymaga większej powierzchni handlowej. Nie jakiejś tam jednej alejki. A w tej chwili nam się proponuje, że my się o połowę skurczymy. Ta firma, giełda hurtowa ma się o połowę skurczyć. To jest niedopuszczalne. Myślę, że zarząd miasta nie ma wyobraźni, jakie to są obroty, jakie są potrzeby. I my proponujemy zarządowi spotkanie z tymi hurtownikami, nie tylko tymi, którzy mają wypowiedzenia, ale z pozostałymi, którzy działają na giełdzie, dlatego że ograniczenie działalności na przykład sektora warzywnego spowoduje upadek giełdy, dlatego że pozostałe pawilony także stracą klientów. Nie będzie obrotów. Także my proponujemy szersze rozwiązanie, żeby miasto przedstawiło dla producentów i hurtowników wszystkich wyraźny plan, czyli albo przenosimy giełdę na większy plac i budujemy od nowa halę, profesjonalnie jak w Gdańsku, jak w Warszawie, jak w Poznaniu. Tam też przeniesiono giełdę, Tak, tylko proszę była państwa, alternatywa. Proszę Państwa, w tej chwili Nowy Ład, który proponuje wielkie pieniądze na inwestycje. Bo to jest taki program, w którym każdy powiat, każda gmina i miasto może wziąć duże pieniądze na inwestycje. I miasto może to zrobić. Na przykład może zaniechać budowy inkubatora, który ma kosztować 26 milionów, a może stworzyć inkubator na giełdzie hurtowej. Tu się wykuwają talenty biznesowe i w handlu hurtowym. Tu jest ta prawdziwa szkoła. Nie biuro, nie jakiś komputer, laptop tam gdzieś w centrum miasta. Tu jest inkubator. Tu się szkoli się młodzież, młodzi pracownicy, którzy zaczynają się w takiej firmie jak u pana, później zakładają swoje biznesy. To jest taka kolej działania i miasto, jak się z nami spotka, my przedstawimy szerszą perspektywę i prosimy o inwestycje w ten sektor, bo nasz sektor hurtowy możemy nawet w tym miejscu rozwinąć, nie musimy go zwijać wcale. Jak miasto chce pozyskać inwestorów, jeżeli stworzy tu dobre warunki, prawdziwą halę hurtową, w której będziemy mieli po ludzku, po europejsku handlować, i będziemy mieli stałą perspektywę, czyli stałą stabilizację pracy, to my będziemy inwestować i nie jeden inwestor przyjdzie tutaj na giełdę, na nową halę. Będzie chciał tu rozwijać swój biznes. Tak. W tej chwili jesteśmy rozproszeni. Część ludzi na mieście ma różne tam swoje garaże, punkty, magazyny. Jeżeli to by była porządna infrastruktura, która by pozwoliła na takie scentralizowanie tego handlu, to przyjdą wszyscy, nawet może kwiaciarze, którzy w okolicy operują hurtowo także, ale każdy w swoim miejscu. Także możemy to scentralizować, uporządkować i zapraszamy do tego zarząd miasta. Chciałem powiedzieć, że dziwię się bardzo spółce miejskiej, bo wiemy, że spółka miejska rządzi się prawem handlowym i musi zarabiać pieniądze. To, że dzisiaj odrzuca kilkudziesięciu płatników ze swojego kosza, czyli chce pomniejszyć swoje zyski, daje nam tu duży bardzo znak zapytania, czyli co, niegospodarność, czy jest tak bogata spółka miejska, a nie stać ją jednocześnie na remontowanie mieszkań swoich, które ma w zasobach budynków, natomiast rezygnuje z wpływów, wypowiadając umowę kilkudziesięciu najemcom pawilonów. To jest też bardzo dziwne, dlatego tutaj też będziemy kierować zapytanie oczywiście do pana prezesa, do zarządu spółki MPGN-u, która administruje tą giełdą i będziemy starali się stworzyć pewien poziom takiego szerokiego porozumienia międzygminnego, tak jak pan radny z powiatu o tym mówił, abyśmy tutaj znaleźli pewien konsensus i złoty środek, ale w oparciu o konkretne pieniądze z zewnątrz, bardzo duże pieniądze, które są potrzebne, aby tą giełdę ożywić, odnowić, rewitalizować. To robią sobie zdjęcia, wszystkich przenieśli tam do tyłu na plac, chodzą sobie, robią zdjęcia pustego placu, bo oni wszystkich tych przedsiębiorców wyrzucili tam na koniec giełdy, żeby przyjdzie sobie pani z MPGN-u, porobi sobie zdjęcia, no pusty plac, czemu go nie wykorzystać? Proszę przyjechać tutaj o godzinie, załóżmy, wczoraj, jak była giełda, nie wiem, 12 w dzień? Tak, w szczycie giełdy. Lub w nocy. Nie idzie w nocy, się po mieście, albo w nocy. Czwarta, nie? To wtedy przyjechać robić zdjęcia. Jak my pracujemy, a wy śpicie, wtedy przyjedziecie, a nie
stanie sobie, człowiek przyjdzie. Pusto. No co tu? To tu jest pusto. Agregaty chodzą, to tu nikogo nie ma. Tu jest po godzinach. My pracujemy pracy, od godziny 12 w nocy. Tak. Ale tu z perspektywy producenta okolicznego w bardzo szerokim terenie. Ludzie utrzymują się, całe rodziny, bo jest gro małych gospodarstw, które są specjalizują się w produkcji warzyw, owoców i nie mają tego gdzie sprzedać. To była i tak cienka giełda, jeżeli chodzi o to. A są tereny naprawdę o małych gospodarstwach, gdzie chcą ludzie produkować i sprzedawać. Proszę Państwa, utrzymywać się z tego. Dodałbym tak, że nasz rejon jest producentem najlepszej marchwi, jeżeli chodzi o powiat Grudziądz, Świdzyn. Najlepsze kalafiory, kapusta z powiatu chełmińskiego. Powiat grudziądzki słynie z pomidora, z ogórka. I jesteśmy naprawdę porządną, jak to się mówi, zgrają producentów, którzy mają towar na wysokim poziomie i zamykając się, ograniczając działalność giełdy, ograniczają automatycznie nam, zarząd ograniczy nam nasz rynek zbytu. Czyli my się skurczymy. A jeżeli nasze gospodarstwa ograniczą swój rynek zbytu, no niestety będą upadały. Taka jest kolej rzeczy. Także my prosimy o zarząd miasta, o pomoc i o jasną inwestycję, czyli giełda musi się rozbudować, unowocześnić i my w tym pomożemy. Dzisiaj będzie wpisana interpelacja oczywiście w tej sprawie. Napiszemy zresztą pan Krzysztof, interpelację. Pan Krzysztof, radny PiSu, złożył interpelację do zarządu miasta, tak? Kiedyś tam, tak. Kiedyś w tej sprawie, aby uporządkować giełdę hurtową, czyli unowocześnić ją, zmodernizować. Także my jesteśmy nastawieni pozytywnie. Nie tylko giełdę, ale i targowisko miejskie w Grudziądzu też wymaga całkowitej rewitalizacji, bo to, co jak wygląda targowisko miejskie, to wiecie Państwo, to są lata 70. Nietykane od lat 70. Czekamy teraz na sytuację, to aby się rozwiązała, aby miasto zobowiązało się do zabezpieczenia środków, bo musi zabezpieczyć środki, dając wam alternatywę i budować to, czego potrzebujecie. Tak musi się to skończyć. Tyle. I biznesu w centrum miasta... 25 milionów. 26 to będzie trochę więcej kosztowało, dlatego że teraz poszły ceny w górę, także na pewno będzie koszt wyższy tej budowy. To dlaczego nie ma być środków około 20 milionów na profesjonalną halę hurtową dla Grudziądza. Można bombonierkę zrobić wtedy. Można zrobić piękną halę, która będzie wizytówką tego prezydenta i tego zarządu miasta. Także i da pracę. Polecamy, będzie to sukces wszystkich. I da prawdziwą pracę i dobrą ofertę dla konsumentów. Jeżeli chodzi o wybory, przed wyborami mieliśmy piękne perspektywy w mieście. I oczekujemy na te perspektywy, czyli postęp jakiś. Bo my się skurczymy, my się degradujemy, jeżeli chodzi o hurtową sprzedaż na Grudziądzu, dlatego pawilony się starzeją, infrastruktura ale się starzeje. Pawilony. Tak, ale macie prywatne, ale mówię o tej części państwowej tutaj, nie? Bo to jest degradacja, to jest śmiechu warte, co tutaj jest. Nie? Niektórzy z Państwa wydali z własnych środków prawie 100 tysięcy złotych na budowę, aby wybudować halę targową tu sobie na miejscu, ryzykując. Oczywiście. Państwo listopadcy też nie otrzymali tych pieniędzy, które też nie otrzymali, też nie, tamte, także, także miasto ma zobowiązania zarówno względem poprzedniego administratora, jak i też obecnych najemców tych pawilonów, którzy też ponieśli olbrzymie ryzyko, inwestując swoje środki w budowę hali, bez zapewnienia trwałości tego przedsiębiorstwa. Który był pierwszy, zarządzał, to mówił, że ma umowę na 99 lat. I my dlatego budowaliśmy te pawilony, bo mówił, możecie sobie spokojnie handlować. Sprawa wygląda tak, że wszystko trzeba mieć dzisiaj na piśmie i tak zawsze trzeba postawić. Proszę Państwa, ja traktuję to spotkanie... Nikomu nie wierzymy, wszystko na piśmie. Proszę Państwa, ja to spotkanie traktuję jako takie pierwsze spotkanie wstępne. Do dyskusji. My przedstawiamy nasze problemy, nasze zagadnienie i niech miasto się ustosunkuje. Jestem w stanie zorganizować spotkanie z posłami, z panem wicewojewodą w tej sprawie, bo jeżeli są ogromne środki na inwestycje w kraju, po prostu sięgnijmy po nie, bo możemy budować drogi, możemy budować różne inne inwestycje, także możemy budować nową giełdę hurtową. Spółka nie podjęła decyzji w temacie targowiska, tylko jakby realizuje decyzję właściciela. Giełda obejmuje obszar 5 hektarów, właściciel do budowy strażnicy potrzebuje 1 hektara. Cała inwestycja będzie obejmowała około 1,5 hektara. Pół hektara zostanie wygospodarowane z nieużytkowanych teraz terenów poza targowiskiem, także targowisko poszerzy jakby swój zasięg.
z informacji wynikających z Urzędu Miejskiego to była jedyna lokalizacja, którą zaakceptowała Straż Pożarna. Zaznaczyć również należy, że właściciel nie wyrzuca nikogo z miejsca, tylko przenosi. Wypowiedzenia zostały wręczone zgodnie z umową z okresem 3-miesięcznym. W porozumieniu z właścicielem zostanie tutaj przygotowane wsparcie dla przedsiębiorców. Na prośbę przedsiębiorców spółka również zamierza tutaj przeprowadzić spotkanie z handlowcami w dogodnym dla obu stron terminie.